działają jak magnes. Wprawiają w zachwyt. Budzą respekt. Tatry to niezwykły spektakl przyrody. Królestwo wolności. Tatry to też ludzie. Ludzie, dla których Tatry są pasją i drugim domem. Ludzie stąd. Dzięki nim mamy niepowtarzalną szansę poznać nieznane oblicze Tatr. Kunie są dobrze zrobione, kunie dobrze pracują, kunie są mądre, nauce, jak i tego wszystkiego po prostu są. Przecinam te drzewa, żeby na tą ósmą do tej szkoły dzieci zdążyły. Praktycznie można powiedzieć, że nie ma takiego miejsca, gdzie by spokojnie mogły żyć zwierzęta. Świat roślin i świat zwierząt są ze sobą ściśle powiązane. Tworzą funkcjonalną całość, ekosystem. Ale dzisiaj w Europie naturalne ekosystemy już praktycznie nie istnieją. No jakbyśmy się tak porównywali nasz park do innych parków, nie wiem, w Europie, na świecie, to można śmiało powiedzieć, że my jesteśmy takim ewenementem w środku Europy, gdzie w naszym parku jest niedźwiedź, jest ryś, jest wilk. W Alpach, w Austrii, w Niemczech już tych dużych drapieżników nie ma. Ludzie niestety drapieżniki wytępili. To był ich konkurent w hodowli krów, owiec. A u nas się udało, że te drapieżniki zostały, później został utworzony park narodowy. My je teraz mamy, oni ich nie mają. I u nas możemy obserwować te naturalne procesy, u nich niestety nie. Ale nie tylko naturalne procesy możemy tutaj obserwować. Na tatrzański ekosystem coraz intensywniej wpływa turystyka. Ruch turystyczny w Morskim Oku jest wypadkową ruchu turystycznego w całych Tatrach. Morskie Oko jest na pewno najbardziej popularnym szlakiem. I tych turystów jest tam dużo. W tym roku padł kolejny rekord w okolicach 15 sierpnia. Ponad 13 tysięcy osób w ciągu jednego dnia weszło do Morskiego Oka. To jest dużo. I to wszystko pod opieką kilku pracowników parku. Leśniczy Tadeusz Figura od lat sprawuje pieczę nad obwodem ochronnym Łysa Polana, który z roku na rok przeżywa coraz większe oblężenie turystyczne. Nad ostoją przyrody czuwa tu wspólnie z Grzegorzem Bryniarskim, leśniczym obwodu Morskie Oko. Leśnictwo Morskie Oko graniczy z obwodem ochronnym Łysa Polana. Granica jest na Mostku Waksmunckim. Pracownicy Łysej Polany zajmują się tym na dole, czyli obsługą tego ruchu turystycznego, parkingów. Oni się zajmują ruchem turystycznym wcześniej rano, a my się zajmujemy tym ruchem turystycznym, powiedzmy tak, o tej 8, 9 i dalej, i aż do 21, do której mogą jeździć furmani. Na drodze do Morskiego Oka turyści rzadko mają kontakt z dziką zwierzyną. Ale za to często widują zwierzęta, które od dziesięcioleci stanowią nierozerwalną część krajobrazu kulturowego tego miejsca. Następnie. Świątek, piątek czy niedziela trzeba było o godzinie 5, 5:15 wstać, iść do stajni ku kuniom, trzeba dać kuniom siecki, łowca, trzeba po prostu dać siana, trzeba kunie, jak jest pogoda, to się wykąpie, jak nie ma pogody, no to się kunie fajnie wycesy, żeby być czyściutkie, nogi się pomyje, posmaruje się, trzeba pod nimi gnój wyrzucić, popodkidować fajnie, jak to się po nas temu godo. No i resztę, wiecie, potem trzeba rektować obrotnicę, trzeba koło auta się porektować, tak zędzie człowiekowi za 2 godziny. W tej sopie, tak można powiedzieć, przy tych kuniach. Wiatr dwie. Trzeba pamiętać o tym, że Tatry to małe góry, 275 km szlaków, prawie 4 miliony turystów.
ale jednocześnie duże bogactwo fauny, flory, ale przede wszystkim fauny, bo to z tej perspektywy trzeba patrzeć na pracę fotopułapek. No i teraz dla nas niezwykle ważne jest to, żeby dać tym zwierzętom, faunie przestrzeń do tego, żeby mogła spokojnie być, rozmnażać się, czerpać energię na zimę. I w momencie, kiedy w danym miejscu pojawiają się ludzie poza szlakami, no zabierają tą naturalną przestrzeń tym wszystkim mieszkańcom, którzy tu byli, są i mam nadzieję będą. Więc w takich sytuacjach zastanawiamy się, jak to robić, żeby jednak ograniczyć ten ruch w tych miejscach. Oddajemy ludziom sporą przestrzeń Tatr, więc chcielibyśmy, żeby w tych wrażliwych, newralgicznych miejscach już tych ludzi nie było, albo żeby było ich zdecydowanie mniej niż czasem rejestrujemy to na fotopułapkach. Dobra. Paweł Kauzal pracuje w Tatrzańskim Parku Narodowym od kilku lat. W tej chwili pracuje w zespole badań i monitoringu. Paweł jest osobą bardzo zaangażowaną w to, co robi. Jego pasją jest ornitologia, w związku z tym również zawodowo zajmuje się monitoringiem ptaków. Jaki jest stan naładowania? Jarek Rabiarz jest od 3 lat pracownikiem zespołu badań i monitoringu. Wcześniej był leśniczym, pracował też, czy też kierował też strażą parku. Obecnie Jarek zajmuje się monitoringiem fauny. Turyści, jest tych ludzi więcej niż zwierząt. Fotopłapka umiejscowiona w wąwozie Kraków jest w celu, właśnie dwóch celach. Po pierwsze monitoring zwierząt, między innymi rysi, niedźwiedzi, wilków, które tam bytują i tam przechodzą, ale również po to, żebyśmy wiedzieli, jak intensywny ruch turystyczny, nielegalny ruch turystyczny odbywa się w wąwozie Kraków. Samo wideo. Wideo samo. Mhm, dobra. Dobra, to i tą fotopłapkę wystawiliśmy po to, żeby móc obserwować przejścia tego rysia, ale przy okazji bardzo dużo nagrało się osób chodzących poza szlakami. Okej. Praktycznie można powiedzieć, że nie ma takiego miejsca, gdzie by spokojnie mogły żyć zwierzęta. Czy kąt myślisz będzie okej? Tatry to jest taka nieduża przestrzeń, mikroskopijny fragment kuli ziemskiej. W związku z tym warto jest chronić i trzeba chronić ten obiekt mały i bardzo specyficzny, różniący się od innych gór w Europie. Dobra, trzyma się. Ten intensywny ruch w Tatrach powoduje, że drogi migracyjne zwierząt są utrudnione albo wręcz uniemożliwione. Wąwóz Kraków jest bardzo dzikim, niedostępnym terenem, gdzie rysie mają spokój i mają różnego rodzaju ukrycia, kryjówki, gdzie mogą wychowywać młode i mogą również polować. Tu kolega ostatnio tropił rysia, który przez wąwóz Kraków przeszedł i poszedł w górę w celu właśnie polowania na kozice. W XIX wieku ryś w Tatrach został całkowicie wytępiony. Pojawił się ponownie dopiero po założeniu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szacuje się, że obecnie w parku żyje zaledwie kilka osobników. Polując, zapuszczają się wysoko, by wśród turni łowić kozice. Misiek może jaki być na gęzi. Fotopułapki pojawiły się w Tatrach już kilkanaście lat temu. Wtedy to było dość niepopularne, więc pierwszą fotopułapkę sprowadzaliśmy z Kanady. No teraz jest to produkt powszechnie dostępny i używamy ich do monitorowania głównie zwierząt. Natomiast zdarza się dość często, że nagrywają się na tych fotopułapkach również ludzie. Pojawiają się w miejscach, w których nie powinni się pojawiać. No jest pułapka. Co tam? Gra chyba wszystko. Antenka jest. Okay. Porządeczko, działa. Wysyła. Zabezpieczona jest, dobrze. To fajnie dziewczyny ustawiły. Może się ryś nagra tak kiedyś, nie? O, możliwe.
No, w Parku Tatrzańskim jest 280 km wyznakowanych szlaków, także jest, patrząc na wielkość naszego parku, który jest bardzo niewielki, jest to tak gęsta sieć szlaków, że praktycznie nie da się znaleźć w parku naszym, w tej siatce szlaku, znaleźć miejsca, gdzie byłaby odległość szlaku od szlaku więcej niż kilometr. No to jest zwierzyny problem, która no, nie ma tego spokoju, chociaż w chwili ostoju. Dlatego no, trzeba to w miarę możliwości eliminować. Marcin Strączek-Helios i Stanisław Wierzbanowski opiekują się obwodem ochronnym Kuźnice, który zmaga się z niewiele mniejszą presją turystyczną niż Morskie Oko. Giewont i Kasprowy Wierch to obowiązkowe punkty programu dla każdego turysty przyjeżdżającego w Tatry. Ja to idziemy tu w górę. Mam nadzieję, że... przestaje trochę lać. No, patrz. Parę dni temu... zbierałem tu śmieci, patrz, znowu są. Miałem, w zeszłym tygodniu też było. Musimy coś z tym zrobić, bo to bardzo tu się dzieje. No, poza szlakiem w ogóle, dość kawałek od drogi. Chłopie. To samo. Damy to tu, potem weźmiemy. Jakaś imprezka chyba była. Tam coś jeszcze jest. Coś tu rzeczywiście się działo ciekawego. Jeszcze czysto. Musimy coś z tym Stanisław zrobić, to nie może tak być. Oto to pozbieramy. No myślę, że tak. Wiesz co, zastanawiam się. No stać tu nie będziemy codziennie, no bo przecież nie damy rady, gdzieś żeby po prostu rano trzeba tu stać. Nie, no wiadomo, że nie ma ludzi na to i ten, ale czy by nam coś elektronika nie pomogła? Co, monitoring? Dziewczyny? No. To by było dobre. No. No co, dzwonię do Marysi może. No spróbuj zadzwonić. Jak mają może dziewczynę jakąś wolną, tam akurat fotopułapkę, to może by... Halo? Cześć, Marcin. Fotopułapki wykorzystujemy do monitoringu fauny. Nagrywają nam się różne zwierzęta, które nieczęsto udaje się zaobserwować okiem człowieka. Natomiast okiem kamery już tak, bo ta kamera jest ukryta, bo kamera nie zostawia zapachu, bo jej nie słychać. Wiesz, poczekaj, zapytam Magdy. Magda, mamy wolną fotopułapkę? Tak, mam. A powiedz mi, z przesyłem czy bez? No, fotopułapka działa w ten sposób, że po zamontowaniu w danym miejscu, które nas zainteresuje, jako cały czas pracuje, jest nastawiona na ruch. Jeśli coś się przed nią ruszy, niekoniecznie człowiek, nawet przelatujący ptak, czasem ruszająca się na wietrze gałąź, no tego już do końca nie przewidzimy, ona zaczyna rejestrować. I fotopułapka z przesyłem danych, robiąc zdjęcie, od razu przesyła MMS na wpisany tam do bazy numer telefonu. Lub fotopułapka bez przesyłu, tylko nagrywa, rejestruje i potem idziemy i zczytujemy z karty zarejestrowany obraz. I dokładnie w którym miejscu? I zależy wam, żeby to było szybko? Okej, okay, dobra. To wiesz co, wyślę ci mapkę, zobaczymy dokładnie, czy to miejsce i myślę, że jesteśmy w stanie jeszcze w razie czego dziś polecieć. Okej, okay. Dzięki, hej. Mamy też sytuacje takie, kiedy montujemy fotopułapkę po to, żeby ocenić skalę nielegalnego ruchu turystycznego lub też wyłapać pewne zachowania, które nie są pożądane na terenie Parku Narodowego. Pokusa poznania dzikich, mniej uczęszczanych zakątków. Chęć szybszego dotarcia do celu. Zgubienie drogi. Powodów, dla których turyści schodzą ze szlaków, jest wiele. Nie oddychać. Patrz, Magda. Misiek był. Mhm, ale to jest chyba nie dzisiejszy. Za stadą wygląda. Jednak bez względu na powód, każde zejście ze szlaku jest po prostu nielegalne. Powinno być okej. To jest taka naprawdę trudna sprawa dobrać konianą. To tak jak, wiecie, małżeństwa się dopasowujący. Każdy koń ma inny charakter, każdy koń ma inny z tym. To jest wielka sztuka, to trzeba z tym siedzieć, można powiedzieć, od małych i roki to trzeba z tym narobiać, żeby wiedzieć, co z tym się je. No. Trudno sporować z porą kuni, żeby ta pora kuni dobrze szła. Będziesz jak ta lala paradny. Kuni mamy więcej, bo w koniach się cieszymy po prostu. My się w tym lubujemy. My nie tak, że to mamy i dla pieniędzy, ale i po prostu dla chluby, dla tego, żeby były te kunie tu. Lubimy te kunie mieć po prostu, na kuligi sobie jedziemy, na kumoterki. Syndy tak, wiecie, no. Ja sobie lubię postarodny mójsek. No i koniami wywieźć, przejechać się po polach, tu tam, do lasa. Lubię to po prostu.
Co, Bąbel, jedziesz ty? Brwi opuść. Bąbel, a ty pilnuj chałupy, bo ja jadę w góry. Dobry. Większość turystów, według mnie, jest nieświadoma tego, gdzie jedzie i po co jedzie. Oni słyszeli o Morskim Oku, że to trzeba zobaczyć, więc hura, Wojciech, jedziemy. Parcie na zobaczenie czegoś innego jest coraz większe. Więc ten ruch turystyczny z roku na rok wzrasta. Przekazać. Ten i ten tu nie stoją. Dobra, ten i ten do pola. Zbliża się 8 rano. Miejsc na parkingu zaczyna brakować. Samochody, które przyjeżdżają później, ustawione są wzdłuż drogi. Coraz dalej i dalej. W Tatry przyjeżdża teraz około 4 milionów turystów. Więc to generuje szereg problemów i te problemy kumulują się na drodze do Morskiego Oka. To jest związane głównie z tym, że każdy praktycznie, który idzie na ten szlak, chce dojechać tam samochodem. Dzień dobry, górne parkingi są pełne, jedziemy albo na Słowację 100 metrów dalej na parking, albo w lewo. Nie ma wolnych miejsc. Za późno przyjechaliście. No i w tej sytuacji, kiedy to się dzieje, no spore korki się pojawiają w rejonie Wierchu Porońca, Paleńcy Białczańskiej, Łysej Polany. I trzeba coś z tym robić. No my nie chcemy, żeby turyści wyjeżdżali z Podhala niezadowoleni. Stąd często współpracujemy z policją, angażujemy nasze służby, żeby te korki rozładować, ten ruch upłynnić. Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny zaspokaja wiele najważniejszych ludzkich potrzeb, ale nie zastąpi potrzeby bezpośredniego kontaktu z dziką przyrodą. Z tego względu, że nie ma wolnych miejsc parkingowych, musicie parkować po lewej stronie. A później albo pieszo, albo busem. Busy 100 metrów dalej są. Nie zawsze jednak dzika przyroda odwzajemnia potrzebę bezpośredniego kontaktu z cywilizacją. Nie tylko duże zwierzęta są w kontakcie z tym dużym ruchem turystycznym i ruchem samochodowym. Także małe. Mamy tutaj przykład gryzonia malutkiego. Przypuszczalnie mysz leśna. Ale ta mysz próbuje uciec z tego ruchliwego ronda i schować się gdzieś w swoim środowisku. Dla siebie bardzo bezpiecznym. Teraz nie może sobie znaleźć jeszcze drogi ewakuacyjnej. Chyba jej pomogę. Ale są jeszcze takie miejsca i tacy ludzie, dla których kontakt z dziką przyrodą jest czymś naturalnym. Nieopodal obleganej drogi na Morskie Oko żyje rodzina, dla której Tatry są domem. Dosłownie. Kierownictwo schroniska z Roztoki, Ania i Stefan Krupa, to są w zasadzie, no i ich dzieci, Józek i Bolek, to są w zasadzie, można by powiedzieć, chyba jedyne osoby w obwodzie ochronnym morskiego, które mieszkają tu na stałe. Trzeba codziennie te dzieci odwieźć, do szkoły przywieźć. Nie jest to jakaś straszna odległość, bo jest do szkoły, do Jurgowa jedziemy, tam 25 minut zajedziemy. Może mamy, niektórzy mają bliżej, ale mają korki. My po drodze nikogo zazwyczaj rano nie spotykamy. Czasem jakaś łania nam wyjdzie po drodze i nam tam chłopakom życzy, śmiejemy się miłego dnia. Obszar ochrony ścisłej to obszar, gdzie procesy przyrodnicze przebiegają w sposób spontaniczny, bez ingerencji człowieka. Dla jego mieszkańców wiąże się to jednak z częstymi niespodziankami. Co się tam da zrobić? Resztę śmigamy szybciutko, nie mamy żadnych utrudnień po drodze. No zdarzają się takie dni, że czasem gdzieś tam wywalone jest drzewo, w zimie gdzieś zasypie drogę jakieś tam, ale to w miarę szybko ogarniamy. No, Stefan, nie dojedziemy do szkoły. Przyjedzie nam przeciąć drzewo, jedno mamy walne, to zaraz. A daleko to drzewo? A grube? A, no dobra, czekajcie, już jadę.
Halo? Cześć, Rysiu, Hanka z Rostoki z tej strony. Wiesz co, jest drzewo wywalone. Możemy go usunąć? No nie ma problemu. Niech Stefan przetnie, a ja sobie potem zjadę na mnie, że se na GPS-a we w którym miejscu, wiesz? No cześć, cześć, niech działa, no nara. Najczęstszym takim przyczyną, że nie da się przejechać, to są po prostu przewrócone drzewa, a wiatr halny, który je przewraca, potrafi wiać nawet i tydzień czasu. No i wtedy ciężko jest przecinać drzewa przewrócone, bo przewracają się następne. Więc jest wielkie ryzyko, że można takim drzewem oberwać w głowę. Tu tylko to jedno, ale nie damy rady. Józek. Do leśniczego dzwoniłaś? Dzwoniłam do leśniczego. Można ciąć? Można ciąć. Chodźcie, bo tata będzie ciął teraz. Staramy się robić wszystko, żeby ten dojazd jednak mieć cały czas, więc jeśli wieje mocno wiatr i przewraca drzewami, no to wstaję tam o 5 rano, no i jadę przecinać te drzewa, no trochę ryzykuję, no ale przecinam te drzewa, żeby na tą 8 do tej szkoły dzieci zdążyły. Siadajcie resztę do auta. No usuwamy szybko, bo się spóźnicie do szkoły. A może się nie uda. Siadajcie do auta już, bo już tata i spóźnimy się, szybko. Józek, siadaj do tyłu. Tylko ostrożnie, jak będzie następne, to dzwońcie. Dobra. Pa. Paradoksalnie, wiatr halny pomaga pracownikom parku przyspieszyć proces odtworzenia naturalnego ekosystemu. Teraz dominuje tu świerk. Kiedyś dominował buk. Rozwój XIX-wiecznego przemysłu hutniczego doprowadził do całkowitego wycięcia tego gatunku. Parę lat temu podjęliśmy decyzję, że będziemy we własnym zakresie produkować dużo więcej sadzonek niż miało to miejsce w poprzednich latach. I te sadzonki będziemy potem sadzić w terenie, po to, żeby wesprzeć naturę w tym, co człowiek kilkaset lat temu popsuł. To jest to, co by nam pasowało, nie? Żeby było. No, patrz, jak tu jest fatalnie zgryziona sadzonka. Podejdź tu, Stanisław, zobacz. Mm. No to jest dla nas największy problem, nie? Że te kurcze tak zgryzają pęst. Znaczy się, to jest też to, że po prostu tu na tym równym jelenie jednak lubią siedzieć. Lubią siedzieć tu w tym miejscu. Jak już staną tu, tak po prostu zgryzają. W 2013 roku to ten sławny wiatr halny, który tutaj właśnie w tym miejscu nam przewrócił około 4 hektarów lasu. W tym momencie mamy taką tutaj sytuację, że no już jesteśmy 5 rok praktycznie po sadzeniach i już pewne efekty widać. No, to jest tutaj dobre. To by nam takie coś pasowało, żeby było. No. Z tego, co posadziliśmy... Nie, Stanisław. No. MMS doszedł, patrz, to pułapka działa. Działać? 3 osoby idą teraz z góry. Na tym naszym miejscu. O kurde. Czyli działa ta pułapka? Działa. Ty, no to trzeba jechać, zdążymy? 20 minut jest czasu, plus minus, nie? No to spokojnie, jedziemy. No do auta dojdziemy, no i dojdziemy myślę, że dobierzmy się w takim razie. No. Skakujemy w auto i podjeżdżamy, nie? No tutaj. Dobra. Tak sobie wyskoczyłem zrobić 5-6 kontroli furmanów wyrywkowo, czyli ilość osób na wozie, czy jest worek, łopatka, miotła do zbierania odchodów z drogi. Takie podstawowe rzeczy, strój furmana, czy jest zgodny z regulaminem. Poza tym, jak tutaj stoję, no to sobie jeszcze sprawdzam, czy furmani, bo przed zjazdem konie odpoczęły 20 minut. Także takie podstawowa kontrola. To jest tak, numer licencji 49, w zastępstwie, wóz jest, tablicka jest, sprzęty na odchody są, można, jakby skrzynkę mi otworzyć. Już otwieram, worek jest tu. Worek jest, gro. 12 osób było. Worek jest. Jeżeli by był przeładowany wóz, to automatycznie zatrzymuje licencję i dyrektor parku rozwiązuje umowę z furmanem. Worek jest. Dobra, gro. Bez uwag. Licencję oddaję. Dobrze.
Autografik, proszę, że kontrol była. Dzięki i miłego dnia. Dziękuję. Nawzajem. Można jechać? Tak, tak. No i 20 minut trzeba odstać, wiadomo, nie? No i czekamy na drugiego. Pogoda jest, to będzie dziś i panów. Ale chwała Bogu, no niech ze będą. Jak jest pogoda, to jest po. Nie ma pogody, nie ma pana. Trzeba czekać. Czas to jeden za drugim, stoimy, pozaprzągane konie. I konie jedzą, stoją. Jak jest styn, no to się załaduje, no jedziemy se pomaluśku do góry. Jedziemy godzinę spokojnym krokiem, konie se idą z nogi na nogę do Włosienicy. No i tam potem stoimy, zaś konie poimy, kormimy, odpoczywają. Czasami jest i godzina, i dwie, i trzy. Co tam, chłopcy? Co się, Julek? Kłama. Stoj, Lizu, stoj, stoj, cofnij się. Kłama, Leczku, cofnij się, no. Dobra, no, pięknie. Pięknie się to wiada. Pierwszy stoi Julek. Julek chodzi z Lizusem. Te konie u mnie chodzą 3 roki, sporowo jak se te konie, ciesem się w tych koniach, udało się mi podobierać te konie. Konie przyjechały z Wielkopolski, po prostu od takich różnych hodowców tam. Miałem konie po 3,5 roku, dziś mam konie po 6 lat. Konie są dobrze zrobione, konie dobrze pracują, konie są mądre, nauce jak i tego wszystkiego po prostu są. Słuchaj, tu cię zawiązę, co byś se co nie namyślał? Cóż się, hej, Julek, daj ze tu głowę. Prt. Na kolegę. Co wsi? Co wześ się, co chodź się? Co wsi? Co wześ się? Hamo, Jasiek, płoć! No ba! Jedziesz? Który nas jest? Witaj. Pogoda, Jasiek, dziś fajno, to może co będzie. To tak o małego dziecka, trzeba do niego gadać, powtarzać mu, uczyć go chodzić. I wiecie, no i trzeba się zaprzągać, robić, brać te nogi, jak chce dawać te nogi, czy nie. Chodzi się, głosko się po tej nodze, głosko się, godo się do niego, godo. On wycuje, że człowiek jest do niego przyjazny. I po prostu on się po prostu poddaje człowiekowi i jest ta współpraca po prostu. Jedziemy. Wio, chłopcy. Hajta. 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 Wolno, płamał. Dzień dobry Państwu, Służba Parku Narodowego. Dzień dobry. Leśniczy Marcin Strączek, podleśniczy Stanisław Jerzbanowski. Turyści wędrujący poza wyznaczonym szlakiem najczęściej nie mają świadomości, jak bardzo swoim zachowaniem naruszają rytm życia dzikich zwierząt. Szliśmy za taką grupą, oni nam zniknęli, a potem jak żeśmy z tego mleka już wyszli, no to ich nie było, ale szlaku też nie było. Za chwilę będzie ciemno, ale czyli co, idziemy dobrze czy nie? Jesteście Państwo zupełnie poza szlakiem, to jest stara droga zrękowa. Szlak to musiałby być nie ma właśnie, tutaj, no. Nie ma właśnie żadnych znaków. Ja wiem, ale to tak panowie mówicie, bo nas tu widzicie. Na górze nie widać następnego drzewa po prostu. No ale bardzo, bardzo Państwo pobłądzili. W tej chwili niestety no, jesteście rzeczywiście w miejscu niedozwolonym. Nawet nie wiedzieliśmy, gdzie się wrócić, do którego miejsca, żeby znaleźć ten szlak po prostu. No bo był, do pewnego momentu był, była grupa przed nami. Chodzi o to, żeby po prostu tu nawet mogę uważny. Panu pokazać, że mamy zamontowaną fotopułapkę. Tu nawet nagrała zdjęcie, jak jesteście Państwo tam pod szlakiem. Gdzieś widzicie Państwo siebie, jak tutaj jesteście. Fotopułapka, którą montowałyśmy ostatnio na prośbę leśniczego, miała przeznaczenie, żeby pokazać nielegalny ruch turystyczny, który był tam podejrzewany i rzeczywiście tak się stało. Mogłyśmy zaobserwować, że ścieżka jest wykorzystywana przez ludzi, których nie powinno tam być. Natomiast w godzinach wieczornych pojawił się tam niedźwiedź.
który był prawdopodobnie spłoszony przez turystów, tak można wnioskować z jego zachowania, oraz można było obserwować łanie spacerujące po polanie. Tak, zdjęcie zrobione, także my tutaj już sygnał i wiemy, że byliśmy na miejscu. No, pada deszcz. Pamiętajmy, że chodzimy zawsze po znakowanych szlakach parku. Zrobimy tak, może w tej chwili, że po prostu, no rzeczywiście w tej sytuacji, skoro państwo rzeczywiście tutaj widzę, że nie ściemniacie ani nic, poprosilibyśmy o jakieś dokumenty, jeżeli macie. Przekraczając Waksmuński Potok, turyści opuszczają obwód ochronny Tadeusza i wkraczają na teren, którym opiekuje się Grzegorz. Obwody oddzielne, ale turyści ci sami. Cześć, Tadziu. Witam pana leśniczego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam u tobie? A jadę w Roztokę zajrzeć, kto drogą nie idzie. Zróbmy już bilety, chociaż parę sztuk. Raczej kilo ludzi. To dawaj. Co? Wyrywkowo, nie? Nie. No pewnie, przecież nie będziemy tu tak stoć. No to dawaj. Dobry państwu, służba parku się kłania. Można zobaczyć bilety wstępu? Proszę. Ale ładny, no. Ale ładny. To co ślicznie to nie, pani. No od razu zachowała. Pan ma w porządku pewnie. Dobrze, że ja do kieszeni schowałam. Dziękuję serdecznie, miłego dnia. Dzień dobry panom, służba barku, można zobaczyć bilety wstępu? Ale ja nie wiem, czy wziąłem te bilety, ale płaciłem, no mają tylko... Dobry paniom, bardzo proszę się zatrzymać. Proszę państwa, raz, że te hulajnogi to jest sprawa kontrowersyjna, dwa, to nie wiem, czy można dwójkę na takim pojeździe się tutaj po deptaku poruszać. Słuchajcie, wiecie, że tutaj pierwszeństwo ma pieszy? Pieszy. Tak jest. No to prawą stroną... Szczególną ostrożność. Hulajnoga jedzie bardzo cicho, dlatego nie można tutaj też na rowerach jeździć. Jesteście w takim miejscu, gdzie ruch jest bardzo duży i nie polecamy poruszać się na tym. Dobra, dobrze. Dziękuję. Miłego dnia i ostrożnie, dobrze? Do widzenia. No widzicie, jak Tadziu, państwo posłuchali, żeby dwójkę nie jeździć. To jest polski turysta. Ale mają się ku sobie, no to co zrobimy, no? Jeżeli w danym miejscu jest informacja o tym, żeby nie iść dalej, żeby się zatrzymać, no ona jest po coś. Ona jest głównie po to, żeby nie iść dalej, żeby jednak zawrócić, żeby powstrzymać te nasze egoistyczne chcieństwa, właśnie po to, żeby oddać tą przestrzeń zwierzętom. Wjechaliśmy na drogę gospodarczą do Sreńska w Starej Roztoce. Jadę tą drogą, żeby zobaczyć, czy ktoś nie chodzi. Nie wolno tą drogą chodzić. Udało się tutaj 2 tygodnie temu zrobić zdjęcie. Był ryś, była kocica z młodym. Także poluję sobie w tym miejscu. Obszar ochrony ścisłej ma zapewnić zwierzętom dobre warunki bytowania. Dlatego drogą gospodarczą do schroniska w Dolinie Roztoki mogą przemieszczać się wyłącznie strażnicy i pracownicy schroniska. Dla Anki i Stefana zamieszkanie w naturalnym świecie zwierząt nie było tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Teraz Roztoka żyje, jest pełno ludzi, są dzieci, są turyści. A kiedy myśmy przejmowali schronisko 11 lat temu, to Roztoka była taka trochę zapomniana. I jak zwykle na złość mi robić. Myśmy przez pierwsze chyba tydzień to mieli 2 turystów i cisza, spokój. Las był wtedy jeszcze gęsty las, więc ciemno. Gdzieś tam jakieś przerażające dla mnie było, bo raz się budzę i mówię, kurczę, ale mamy brudną szybę. I patrzymy, a tam niedźwiedź gdzieś tam po szybie mordą smerał i cała szyba była brudna. A jeden jeleń tu grał w piłkę. Jak tu grał w piłkę? Roga mi podbijał i kopytem. Odkrył, że piłka się turla i zaczął się nią bawić. Kopać,
biegać za nią. Trudno to określić. Tyle, Maciej, no? Tyle. A jest kotem, idzie od ziemniaków. Weź kota na bok gdzieś, żeby tu nad jedzeniem się nie plątał. Ale buty odnieść tam, gdzie mają być, bo znowu później będziemy ich szukać. A potem odnieść. Trzeba jechać, chcecie jechać gdzieś się powspinać, a butów nigdy nie ma. A ja nie chcę dzisiaj się spinać, chcę na suchi. Duchi. Na sushi. No i skąd my ci tu sushi weźmiemy? Chcę jechać na sushi. Aha. Albo do maka. Jeszcze lepiej, sushi. Znudziło ci się sroniskowe jedzenie? Kiedy ci, którzy żyją w nietkniętych ludzką ręką lasach, tęsknią za dobrodziejstwami cywilizacji, ludzie mający te dobrodziejstwa na co dzień tęsknią za nietkniętymi ludzką ręką lasami. Musicie sobie wjechać na krawężnik, bo tylko takie miejsce zostały. Akceptujecie? No to spróbuję. Wiecie? No próbujemy. Przejdzie. Przejdzie. Jedziemy. Zajdę zaparkował w ten sposób prędzej. Dawaj, dawaj. Tak jest. Do prawej strony bardziej? Obecność ludzi wiąże się z wieloma problemami. Sam dojazd, spaliny, hałas. Potem wysiadają ci ludzie, śmieci. Część z nich nie zdaje sobie z tego sprawy, że pozostawienie takiego śmiecia powoduje to, że zwierzyna powoli próbuje żerować na tych śmieciach. Wieczorem penetracja lisów w rejonie Palenicy Białczeńskiej jest bardzo duża. Jeżeli byśmy teraz pojechali w stronę Morskiego Oka, na pewno byśmy zobaczyli taką łanię z cielęciem, która jest już bardzo przyzwyczajona do ludzi. Co prawda jeszcze nie jest, nie podchodzi na odległość mniejszą niż 5 metrów, ale to jest jednak dzikie zwierzę i znaczy się, jeżeli ona jest tak blisko ludzi, to znaczy, że już jej zachowanie jest w jakiś sposób zachwiane. O! Koło składam mederki, co by wam te... Oj. Nie zmarzły. Jak to się, siadajcie, fajny dzień, ty się przejedziecie z nami. Chabajcie na tą stronę, to jest tu za dwie. Płaćcie tu, chabaj za dwie. No, nie wszystkie w jedno. Chabajcie tu, za dwie. No, bliżej pana. O, jedno, jak najbliżej. Jak najbliżej, będzie nam cieplej. Cieplej. Konie muszą mieć dobry stęp. Stęp to jest krok. Po nasemu stęp konia, jak mam dobry krok, idą se równo, ubywojem drugi, łony się nie męcą i ja się przy nich nie męcę. Wio. Wysiadajcie państwo tam, bo my mamy już komplet, wio. My mu jak jedziemy, to musimy być myczek. Jo i łony dwa, to musi być jednakowo, musimy siedźka razem współpracować, bo jak my, nie będzie jeden koń współpracował z tym drugim, a ja z nimi, to nie ma jazdy. To nie mamy po prostu łatwo w ogóle rozmawiać. My jak czujemy się, że jesteśmy w tej jedności, czujemy się, on się czuje jeden z drugim pewnie, ja się z nimi czuję pewnie, no to jedziemy. Ale jesień teraz piękny się udał się piękny weekend, naprawdę. Będziecie zadowolony. Cudziku jest tak, trzeba. Tu wam zrobię taką panoramę troszkę, widzicie? To to wszystko, to Słowacja z drugiej strony. Słowacja. Ale to jest granica Białka. No a dla rzeki tam truszynkę tylko, nie? Coś tam z trumny płynie. Słyszałam, że tu to trąbią niebieski koczar w głębokim wejrzeniu. Idą u nas pani na podchami. Wszystkie miejsca są zajęte. Jo. Mamy komplet. A jest tu wolna jedno. Ale zabieramy limit ludzi, wie pani? Nie mogę więcej zabierać, jo. U nas tej koni już nie ma. Jako? Nie ma u was koni, co? U nas jest koni, wiecie, bo u nas się ludzie cieszą w koniach. To chłopy jeżdżą do Morskiego, dość dużo jeżdżą na wesela. Tam każdy ma po dwie, trzy pory koni.
Co tam, dziewczynka? Idziecie pomału? Będzie się wam fajnie spało tej nocy. Ale pani, jak się przejdą, to nie będą myślały łogu, bo tam ma się umyją, pociurek, siusiu i spać. Powiem tak. Kłobyła jest dobro. I rodzić tam źrebiętacy, chodzić po łące po prostu. No musiałaby chodzić, kłobyła ma takie swoje dni w roku, okresy po prostu, co jest uszczypliwo, jest, ma swoje takie dni, tak, wiecie, nie chcę grać tam i kobieta, i tyni. A one jak se chodzą parami, wałachy, to one są grzeczne, rozumieją się po prostu i wiecie. No. Dziś turystyka jest tako szybko. Ludzie, wartko, siećkim się spieszy, rano wpaść na Polenicę, wartko koniami w górę wyjechać, czy zdjęcia przy Morskim Oku zrobić, już po południu jest Zakopane w karczmie. Dawno to było inaczej. Pierwszy dzień jechali koniami ze Zakopanego do Roztokitu i tu tak spali. Stąd powstało to schronisko. No i albo zostawali na jeden dzień, wracali się w Zakopane, albo robili KST wycieczkę do Dolinki za Mnichem, wracali się do Morskiego Oku dołu. Także taka wycieczka ze Zakopanego w Morskie Oko to trwała 3-4 dni. Dziś robimy w pół dnia, w jeden dzień z Olezyka w to chce iść. Znaczy, w to chciał dawno iść ze Zakopanego do Morskiego Oka, to sed, ale jeśli nakaz próby przez Zawory, przez Gładką Przełęc do Pięci Stawów, albo jeszcze bardziej ambitni, to se szli bez Ciemne Smrecyny na Wrota Chałubińskiego i schodzili. Ale panie w długich sukniach, w kapelusach, no musiały być więzione. No i tak ich włożyli we Fasiągak, powozów to jest mało, w to w tej miał. No i Terceli i siaz tu tok do Terceli. Wio, chłopcy, hejt. Na przestrzeni dziejów człowiek zaburzył naturalny ekosystem w Tatrach. Aby go przywrócić i zachować, powołano do życia Park Narodowy. Zakazy, które obowiązują na jego terenie, nie są ustalane po to, by uprzykrzyć życie turyście. Park Narodowy jest domem wielu gatunków zwierząt. W tym domu muszą czuć się dobrze. Gdyby ktoś obcy, bez uprzedzenia, przyszedł do naszego domu, zasiadł w kuchni i zachowywał się, jakby był u siebie, to poczujemy się dokładnie tak samo, jak zwierzęta w chwili, kiedy my wkraczamy na ich teren. Teren wyłączony z możliwości zwiedzania, o czym czasami niestety zapominamy. Czytała Krystyna Czubówna.